Dzisiaj powiem coś o sobie. Zawsze jestem osobą, która nic nie mówi. Mówię zawsze jakieś rzeczy związane z proroczymi rzeczami. Dzisiaj chcę powiedzieć o sobie. To już miało miejsce, przeszłam to w jakiś sposób. I był taki moment, że zaczęli dzwonić do mnie ludzie, pisać, podchodzić. Ja z natury taką osobą wychowałam się, że zawsze byłam z tyłu. Z poniżenia, odrzucenia, to co spotkało mnie w dzieciństwie. I zawsze nie pasowało mi, jak ktoś podchodzi i chodzi o poradę, bo chodzi, że ktoś przychodzi po poradę. Ja zawsze mówię, Boże, co mam powiedzieć temu człowiekowi? Wiecie, niektórzy liderzy tutaj czy chętnie opowiadać, mówić, wskazówki, a ja nie byłam do tego. Ja stroniam, bo ja zważam na to, co komu mówię. Teraz już przez różne sytuacje, które doświadczyłam, ważę, jakie słowo komu uwalniam. Bo wiem, jaką cenę też zapłaciłam też swoim jakby zachowałem. Chcę powiedzieć właśnie o tym, że zastanawiałam się, dlaczego tak jest, że nie chcę doradzać, boję się. Stwierdziłam, że miałam lęk przed ludźmi doradzania im. Po prostu miałam lęk, bo nagromadzone przez ileś lat życia gdzieś z boku spowodowały, że jakby czułam się niepotrzebna, jak to w starym życiu. A teraz jestem jakby w miejscu innym, gdzie Bóg mnie stawia w innym miejscu i mam świecić, tak? I naraz jakby dwie osobowości, jakby ciemność i jasność. Właśnie chciałam się tym podzielić, bo mówię, Boże, dlaczego? Co się dzieje, że ja tak nie chcę, nie? Bałam się wypowiadać ludziom, jakby doradzać im. A wiem, że ja jestem też do tego powołana, abym doradzała ludziom i to jest moje jakby taki konik też w tym i ja muszę się szlifować w tym jakby też i dlatego to wam mówię, żebyście wiedzieli coś o mnie, tak? Jako Baśce, tak? To nie znaczy, że nie musicie teraz do mnie podchodzić, ale był lęk w tym, jakby powiedzenia komuś, doradzenia. Oczywiście Duch Święty robi pracę w tym teraz. Widzę i wiem to. I wiem, że będzie jeszcze masa ludzi podchodziła do mnie i będą chcieli usłyszeć mądrość, którą będę mówiła, tak? Jestem tego na 100% pewna. Chciałam się tym podzielić właśnie, że Bóg jakby uzdrowił to mnie. Też emocje związane z tym były, tak? Bałam się podchodzić do ludzi, bałam się człowieka, który w ogóle do mnie podeszedł, tak? To się wiąże później z relacją, no ze wszystkim, z bliskością człowieka, tak? Bóg dalej jakby mnie prowadzi, tak? To, co Agata mówi, żeby no modlisz się o to, o jakieś głębokie rzeczy, to ci stawiam ludzi, czego chcesz, ucz się, tak? No to chciałam się tym pochwalić w sobie. Jakby, wiecie, chciałam coś od siebie dać, siebie wam, w sensie takim powiedzenia coś o sobie. Zawsze gdzieś tam chowam się, gdzieś skryta jestem czy coś. Dzisiaj się otwieram, jestem otwarta jak coś. Amen. Dziękuję.